Kościerzynie przy ulicy 8 Marca otwarto Dzienny Dom Opieki Senior Plus. Jest to wyjątkowa inicjatywa, której celem jest aktywizacja osób starszych. Dla uczestników przygotowano szereg zajęć, które z pewnością uatrakcyjnią im spędzony czas. Codziennie od godziny 8 do godziny 16 gościmy tutaj 15 osób zamieszkujących, powiedzmy, albo będących uczestnikami tego domu. Zapewniono mają śniadanko, obiad, deserek, różne zajęcia, które odbywają się kilka razy w tygodniu. Spotykają się z pielęgniarką, spotykają się z fizjoterapeutą, z terapeutą zajęciowym. Raz na kwartał zaplanowany jest taki wyjazd bądź wyjście ukulturniające, pojadą do kina, do teatru, spotkają się z kolegami z dziennego domu pobytu, ze Skarszew. Takie są plany. Placówka przeznaczona jest dla 15 pensjonariuszy. Uczestnicy są zrekrutowani, przede wszystkim pracownicy socjalni jakby wyłuskiwali ze swoich rejonów osoby, które mogłyby do tego domu chodzić, uczestniczyć w jego życiu. Są kryteria, czyli przede wszystkim kryterium dochodowe, następnie to, czy ktoś jest samotny, czy też nie. Mogą być osoby, które mają rodzinę na terenie miasta, które pracują i nie mogą się zajmować tymi seniorami, bądź też na przykład rodzina mieszka poza miastem. Regulamin przewiduje po prostu kilkustopniową rekrutację. Dzienny dom opieki jest w pełni wyposażony i przygotowany na to, by spełnić niemalże wszystkie oczekiwania korzystających z niego kościerzaków. Mamy tutaj wszystko, i gimnastykę, i fryzjera nawet, i pani, która pielęgniarka, która dba o nasze zdrowie. No, trudno powiedzieć, można by wyliczać i wyliczać. Tak dobrze, żeśmy dotąd nie miały. Mamy cukiernika, który piecze, mamy dziewczyny, mamy pana, który gra na gitarze. Także i rozrywka, i obowiązki, no i to są nasze efekty. To nie jedyna tego typu forma pomocy społecznej. O pozostałych inicjatywach opowiedział nam burmistrz miasta Kościerzyna Michał Majewski. Udało nam się pozyskać też pomieszczenia w tym ciągu budynków na samym początku, gdzie wstępnie podpisaliśmy z Urzędem Wojewódzkim porozumienie, gdzie chcemy stworzyć przy okazji tego budynku seniora, że te osoby, które tu będą nadzorowały, opiekowały się osobami tutaj przebywającymi, będą mogły też kontrolować osoby spędzające czas w mieszkaniu treningowym. Mieszkanie treningowe ma służyć temu, abyśmy udostępnili je osobom z niepełnosprawnością i żebyśmy mogli się przekonać, że takie osoby, które funkcjonują, poradzą sobie samodzielnie w funkcjonowaniu w życiu na terenie miasta Kościerzyny, abyśmy mogli potem przyznać im, czy udostępnić im mieszkanie i życie samodzielnie. Wierzymy też, że to nie ostatnia tego typu inwestycja, a wszystkim seniorom życzymy udanego pobytu w tym miejscu.